pani myśli, że tego rodzaju protesty zmienią coś, jeżeli chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego? Ten Trybunał jest nielegalny. Pani kucharka może sobie pogotować u siebie w domu. Jest nielegalny Trybunał, w związku z tym jego wszystko to, co uchwali, jest nielegalne. Więc to jest primo pierwsze. Primo drugie, ci, którzy rządzą naszym państwem, powinni się zająć tym, czym jest najważniejsze, czyli sytuacją epidemiologiczną. W tej chwili walczą z kobietami, walczą o to, żebyśmy my nie mogły decydować o naszym własnym ciele. To kobieta, będąc w ciąży, musi się sama podjąć decyzję. Ta decyzja jest cholernie trudna. Każda kobieta tylko sama musi podjąć, sama razem z partnerem, z mężem oczywiście, tak? I nikt nie ma prawa, żaden facet w garniturze, żaden facet w koloradce nie ma prawa kobiecie powiedzieć, czy ma urodzić, czy nie urodzić. To jest jej prywatna sprawa. I każdy opór ma sens, co widać w tysiącach miast, a szczególnie tu, w Dzierżgoniu. To jest bardzo ważne, że ludzie się spotykają i protestują, i walczą o prawa kobiet. Ja nie mam złudzeń. Ja uważam, że dopiero jak zapłoną ulice jak w Paryżu albo jak w Nowym Jorku, to dopiero wtedy rząd się cofnie. Ten rząd po prostu od 8 lat ignoruje każdą demonstrację i każdy protest. Niemniej trzeba wychodzić na ulicę, trzeba mówić, co się myśli. Nie można im pozwolić na to, żeby dać się spacyfikować, choćby przed jakikolwiek pretekst. Postosuje się wobec nas zasłony dymne, inne zabiegi tylko po to, żeby przepychać niewygodne ustawy. A prawda jest taka, że ten rząd reaguje tylko na strach. Co pan myśli o tego typu strajkach? O co pana obchodzi? To ja pana pytam po prostu. Panie, wariatów nie potrzeba siać. Nie? Wariaty same się rodzą. A czemu pan myśli, że to są wariaty? Co? Czemu pan myśli, że to są wariaty? Jak to ja tu jestem stary, 70 lat tu jestem. 70 lat tu jestem.